2 czerwca, środa, z Ewangelii świętego Marka. Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Moi kochani, my nieraz chcemy ten świat, to co nas otacza, te znaki czasu, próbować w jakiś sposób patrzeć na nie po swojemu, interpretować je po swojemu. I często nie wychodzi nam. Gubimy się, nasze spojrzenie jest bardzo fałszywe, złe. A dlaczego? Bo nie patrzymy na ten świat poprzez Słowo Boże, poprzez to, co daje nam Pan Bóg, poprzez wskazówki, jakie otrzymujemy od Pana Boga. Rozumienie Pisma i rozumienie mocy Bożej to gwarancja przede wszystkim dobrego życia, życia w prawdzie. Wtedy człowiek nie popełnia życiowych błędów, wtedy człowiek dobrze rozszyfrowuje swoje życie, dobrze patrzy na to swoje życie i dobry kierunek w tym swoim życiu wybiera. My tak mało pochylamy się nad Słowem Bożym. My tak mało pochylamy się nad Pismem Świętym, aby zrozumieć swoje życie. A tam, gdzie nie pochylamy się nad Słowem Pana Boga, to i nie pochylamy się nad Jego mocą, nad mocą Pana Boga. Bo odrzucając Słowo, odrzucamy samego Boga i odrzucamy Jego moc. Może warto nam właśnie, żeby lepiej zrozumieć to nasze życie, żeby lepiej tym życiem kierować, zacząć patrzeć na nie przez pryzmat Słowa Bożego, a wtedy moc Boża, łaska Boża będzie w nas działała.